Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Brzozowska i razem z moimi koleżankami z Naukowego Koła Bydgoskich Sinologów chciałybyśmy Państwu pokrótce przedstawić typowe makijaże azjatyckie z Japonii, Korei i Chin. Prosiłabym, żebyście pamiętali, że są to tylko uogólnienia i każdy z nas maluje się w troszeczkę inny sposób, każdy z nas podąża za różnymi trendami i są to tylko uogólnienia, bazując na makijażu gwiazd i na poradach makijażowych, które możemy znaleźć w internecie. Mam nadzieję, że prezentacja będzie się podobać i każdy z nas dowie się czegoś nowego. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Brzozowska i w dniu dzisiejszym chciałabym Państwu zaprezentować makijaż w stylu chińskim lub inaczej Zhongguo Zhuang. Jeśli spytamy Chińczyków, czym jest Zhongguo Zhuang, jest duża szansa, że nie będą wiedzieli, jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ trend ten w makijażu pojawił się tak naprawdę w Japonii. Można to zauważyć poprzez dość dużą liczbę filmików, które ukazują makijaż w stylu chińskim, które są tak naprawdę stworzone przez Japonki, ponieważ to głównie w Japonii jest on bardzo popularny i to głównie Japonki tworzą filmiki w tym stylu i również japońskie magazyny zaczęły tworzyć artykuły na temat makijażu w stylu chińskim. Jednakże internauci chińscy postanowili przeanalizować makijaże w stylu Zhongguo Zhuang, postanowili przeanalizować makijaże chińskich gwiazd i dzięki temu możemy zobaczyć, czym tak naprawdę jest ten styl makijażu, jakie są różnice między makijażem europejskim, jak i również makijażem innych krajów Azji. Chińskim ideałem piękna jest porcelanowa skóra. Z tego powodu podstawą makijażu chińskiego jest uzyskanie nieskazitelnej cery poprzez używanie podkładu o dość dużym kryciu i użyciem korektora w celu pozbycia się wszystkich wyprysków, jak i również cieni pod oczami, ponieważ cera powinna być nieskazitelna. Częstym zjawiskiem jest stosowanie podkładu trochę jaśniejszego niż nasz prawdziwy odcień cery w celu właśnie uzyskania jaśniejszej skóry. W celu zachowania jak największej wielowymiarowości twarzy, jak i również jak najbardziej naturalnego wyglądu, polecaną techniką nakładania podkładu jest rozprowadzenie podkładu w pierwszej kolejności w centralnej części twarzy, a następnie szybkimi ruchami pędzla rozprowadzenie podkładu na zewnętrzną część twarzy. Dzięki temu uzyskujemy efekt wielowymiarowości twarzy, a cera nasza wygląda dalej naturalnie. W europejskim makijażu jesteśmy przyzwyczajeni do próby uzyskania jak największego zmatowienia naszej twarzy. W makijażu chińskim stawia się na naturalny blask twarzy i z tego powodu powinno się koncentrować na zmatowieniu tylko tych części twarzy, które są problematyczne i w których dość szybko może pojawić się nadmiar sebum. Tak jak widzimy na załączonym obrazku, najprostszą techniką uzyskania tego właśnie naturalnego blasku w makijażu chińskim jest nałożenie pudru tylko w zaznaczone na właśnie załączonym obrazku części twarzy. Konturowanie w makijażu w stylu chińskim nie jest aż tak mocne i ostre jak konturowanie w europejskim makijażu. Tak jak widzimy na załączonym obrazku, ilość nałożonego produktu jest naprawdę niewielka i nie jest on w bardzo ciemnym odcieniu. Na obrazku z prawej strony widzimy, w jaki sposób produkt powinien być nałożony na naszą cerę i w jaki sposób rozcierany w celu uzyskania dość delikatnego efektu na twarzy. Jeżeli chcemy uzyskać bardzo naturalny i bardzo lekki efekt, polecanym sposobem jest zastosowanie do konturowania podkładu o jeden ton ciemniejszy niż podkład, który mamy nałożony na twarzy. Dzięki temu dalej uzyskamy efekt gry cieni na twarzy, a będzie on bardzo naturalny i nie zrobimy sobie w ten sposób krzywdy. Tak jak makijaże innych krajów Azji potrafią mieć dość intensywny róż na policzkach, tak w makijażu chińskim róż jest praktycznie niewidoczny. Tak jak widzimy na obrazku tym i na wcześniejszych,
Tego różu praktycznie nie ma, jest on bardzo ledwo zauważalny. I techniką polecaną do osiągnięcia takiego efektu, do nieprzedobrzenia z różem, jest wytarcie pędzla wewnętrzną część dłoni w celu pozbycia się nadmiaru produktu. Dopiero wtedy nakładamy róż na naszą twarz i dzięki temu uzyskujemy bardzo, bardzo lekki efekt. Brwi w makijażu chińskim są wyraziste, nie są one jednak przerysowane i staramy się zachować naturalny kształt brwi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że brwi powinny mieć swój wierzchołek. Tak jak widzimy tutaj na załączonym obrazku, brwi układają się w leciutki trójkąt, czyli mają swój początek, mają swój wierzchołek i potem opadają lekko w dół. Makijaż oka nie jest aż tak mocny jak ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Cienie nie są aż tak mocno napigmentowane i są one w bardziej stonowanych kolorach. Są to zazwyczaj brązy, ale również zdarzają się jakieś pomarańcze, róże, burgundy. I tak jak widzimy, cienie są zazwyczaj matowe, ale jeżeli ktoś lubi, to zawsze można dodać trochę połysku świecącego cienia na górną powiekę. Kreska eyelinerem jest bardzo cienka wzdłuż linii rzęs i w przeciwieństwie do makijażu europejskiego nie pogrubia się ona, nie jest bardzo mocno zaznaczona, jedynie jest wyciągnięta lekko ku górze w celu powiększenia oka. Jeżeli wspominam o eyelinerze, to wspomnę również o rzęsach, które są dość naturalne. I jeżeli rzęsy są doklejane, to te doklejane rzęsy nie są takie bardzo ciężkie i bardzo grube, jak rzęsy, które widzimy w makijażu europejskim. Te rzęsy, mimo doklejenia, są dalej naturalne i nie dają efektu przeciążenia oka. Dochodzimy do ostatniego kroku i w sumie najważniejszego kroku, czyli makijaż ust. Makijaż chiński jest głównie kojarzony z czerwonymi ustami, najlepiej w krwisto-czerwonym kolorze. Usta są pomalowane w całości, nie występuje coś takiego jak gradient i to głównie one przyciągają uwagę. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i oddaję głos moim koleżankom. Dzień dobry, nazywam się Weronika Trafidło, jestem z Koła Naukowego Bydgoskich Sinologów i chciałabym dzisiaj taką krótką prezentację przedstawić na temat makijażu japońskiego. Przede wszystkim na początku chciałam powiedzieć oczywiście trochę o historii, o gejszach i o wpływach amerykańskich. Podobnie jak wiele innych aspektów kultury japońskiej, ideały piękne oraz nowoczesna pielęgnacja skóry i kosmetyki są bezpośrednio związane z tradycyjnymi wartościami i koncepcjami. Te kosmetyki i pielęgnacja mają bardzo długą historię, sięgającą ponad 1000 lat i od wieku są ważną częścią życia Japonek. Właśnie od białej, upudrowanej twarzy aż po charakterystyczny makijaż gejszy. Makijaż każdej gejszy składa się z tych samych elementów, czyli właśnie śnieżno-biała twarz, bardzo takie narysowane brwi, czarne, czerwone usta oraz na tej twarzy tak jakby dominowało 5 kolorów, a mianowicie była to biel, czerń, czerwień, bordo i róż. Inne kolory zazwyczaj nie były stosowane. To są takie charakterystyczne kolory, które można ujrzeć na twarzach gejsz. Następnie według Japońskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego współczesne japońskie kobiety zaczęły podlegać wpływom amerykańskich trendów makijażowych od około 1920 roku. I tak jak to jest Taisho Roman, odnosi się do trendu w okresie Taisho, który nawiązywał do fascynacji Japonii światem, zachodnim, a tym samym do romantyzmu Europy XIX wieku i dlatego stąd się wzięła właśnie nazwa tej epoki.
Ten makijaż był zainspirowany zachodnimi modelkami, aktorkami oraz innymi celebrytkami. Makijaż w latach 20. skupiał się na ukazaniu wyglądu kobiety jako takiej wytwornej i wysublimowanej. Można w nim dostrzec, że kobiety malowały takie cienkie, obwisłe brwi. Stosowano ciemne, stonowane kolory, jeśli chodzi o cienie do oczu. Usta też były takie ciemne, bordowe, ciemna czerwień. Nawet ten makijaż, nasycony tymi wpływami makijażu amerykańskiego, miał swoje podobieństwa z tradycyjnym japońskim makijażem, dzięki czemu to przejście od tradycji do tak jakby tamtejszej współczesności było raczej gładkie. Od lat 50. do dziś japoński makijaż swoją uwagę przesunął z cery na oczy i usta, i to z biegiem czasu stało się właśnie jedną z najważniejszych różnic między zachodnimi a lokalnymi trendami w makijażu. Kremy UV i kremy BB. Japonki myślę, że pragną, aby przede wszystkim wyglądać świeżo, i dlatego używają one kremów BB, kremów CC, nie ciężkich podkładów, aby właśnie ta cera była taka ujednolicona i żeby ta skóra była przede wszystkim gładka. Najlepiej oczywiście, aby ten krem był z jak najwyższym filtrem UV, aby oczywiście chronić ich skórę przed zmarszczkami i oznakami starzenia się skóry, które właśnie są wywołane przez promienie słoneczne. W makijażu japońskim korektor jest bardzo rzadko używany, ale takim podstawowym elementem jest używanie pudru ryżowego, aby zamatowić strefę T, czyli pod brwiami, nos i broda, i pudru rozjaśniającego pod oczami, aby uzyskać efekt blasku. Słowa bihaku, czyli piękny i biały, można również znaleźć na wielu produktach do pielęgnacji skóry, zwykle wskazując na formułę, która promuje jasny i równomierny koloryt skóry i zawiera składniki zwalczające przebarwienia i zmarszczki. Jeśli chodzi o brwi, to brwi mogą być trochę proste lub nieco zagięte. W porównaniu do Koreanek, Japonki pozwalają sobie na takie małe szaleństwo, a mianowicie właśnie, aby te brwi nie były tak całkiem proste jak od kredki, tylko żeby były lekko zagięte, ale nie, żeby nie wyglądały na zbyt ciemne i wyraziste. Dość powszechne jest zjawisko, aby malować te brwi na nieco jaśniejszy kolor niż kolor włosów. Tak o pół tonu można powiedzieć, żeby te brwi były jaśniejsze. Tak jak na tym lewym obrazku mogą Państwo zobaczyć, że to jest taki makijaż właśnie już inspirowany trendem makijażu amerykańskim, czyli jest też użyty bronzer do wykonturowania twarzy. Chociaż tego się zazwyczaj nie używa, ale co najważniejsze, to chodzi o brwi, i te brwi właśnie są tak dość wyraźnie zgięte. Jeśli chodzi o róż, to Japonki zwykle nakładają ten róż niemal bezpośrednio pod oczy i tylko delikatnie go rozmazują w stronę kości policzkowych. Jeśli chodzi o oczy, o malowanie oczu, dominują pastelowe cienie, czyli jakieś brzoskwinie, róże, bardzo delikatne żółcie, delikatne czerwienie, ale co też istotne, ważne, aby to oko było rozświetlone dość wyraźnie, zazwyczaj tak na środku, w stronę kącika oka.
I też oczywiście jest malowana czarna kreska kredką lub eyelinerem. Jeśli chodzi o szminkę, to Japonki nakładają ją, aby ta szminka wypełniała kolorem całe usta, ale żeby te kontury były rozmyte. Nie stosują jakichś kredek, aby te kontury były wyraźne, tylko właśnie skupiają się na tym, żeby były ładnie uwidocznione, ale nie zbyt przekonturowane, co nadaje właśnie tym ustom taki delikatny wygląd. Kolory tych ust zazwyczaj są soczyste, błyszczące, w odcieniach czerwieni, różu oczywiście. Jeśli chodzi o japońskie marki, to w porównaniu z koreańskimi oczywiście nie są tak znane w Polsce, ale chciałam trzy takie najbardziej popularne marki Wam przedstawić. Jest to Can Make Tokyo, jest jednym z najlepiej sprzedających się produktów do makijażu w Japonii. Etusize i Majolica Majorca to są marki kosmetyków japońskiej firmy Shiseido, której celem jest właśnie zdobycie rynku młodych kobiet. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Dzień dobry, dzisiaj chciałabym przedstawić krótką prezentację o makijażu koreańskim. Makijaż koreański charakteryzuje się grubymi, prostymi brwiami, co nadaje twarzy młodego wyglądu. Koreanki często rozświetlają swoją dolną powiekę i malują lekką kreskę na górnej powiece. Cienie raczej są słabo napigmentowane, królują odcienie brązu, róże, brzoskwinie. Skóra powinna być jasna, rozświetlona. Makijaż nie jest taki ciężki, jak jesteśmy przyzwyczajeni tutaj. Koreanki raczej nie matują całej twarzy. Kontur też nie jest często spotykany. Za to używają róż na policzkach i to tak dość dużo tego różu. Rzęsy powinny być podkreślone, podkręcone i pomalowane maskarą. Czasami koreanki używają sztucznych rzęs, ale nie są to takie długie rzęsy ciężkie, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Usta raczej małe, ale pełne. Ostatnio powstała drama Yoshin Hanrim, która właśnie opowiada o sile koreańskiego makijażu. Główna bohaterka była prześladowana ze strony swoich kolegów z klasy przez swój wygląd, miała trądzik i gdy przeniosła się do innej szkoły, zaczęła się malować, zaczęła chodzić na kursy makijażu, oglądać filmiki w internecie. Nagle stała się bardzo popularna. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam. Kilka takich znanych marek koreańskich z kosmetykami do makijażu, ale też do pielęgnacji, to m.in. Etude House, Tony Moly, Skin 79, It's Skin, Holika Holika i wiele, wiele innych. Chciałabym też przedstawić tutaj Etude House, która charakteryzuje się tym, że jej opakowania do kosmetyków są bardzo urocze. Powstała na przykład seria z kwiatami albo z Tomem i Jerrym. Mają też w swojej ofercie tinty przypominające lody. Niedawno została wypuszczona też seria szminek w takich odważniejszych, ciemniejszych kolorach ze współpracy z Red Velvet. W Polsce, jak słyszy się o kosmetykach koreańskich, to nawet osoby nie interesujące się kulturą Korei, makijażem koreańskim, od razu myślą o kremach BB. Często w sklepach spotykamy te ze Skin 79 z postaciami zwierząt, czy też te czerwone z Miszy. Tak jak w tytule, czym jest zmarszczka nakątna, fałda mongolska i jak Koreańczycy sobie z nią radzą. Na początek muszę dodać, że nie tylko Koreańczycy
mają taką fałdkę. A czym ona jest? Jest to fałda skóry pokrywająca przynosowe kąty człowieka. U Azjatów zaczynające się na krawędzi dolnej powieki i idące ku górze ponad powiekę górną. Jej zadaniem jest chronić gałkę oczną przed zimnem oraz siatkówkę oka przed słońcem. Teraz są różne operacje, które mogą spowodować, że u Azjaty będzie to zgięcie powieki, oraz też wynaleziono takie naklejki jak na zdjęciu, które też po przyklejeniu tworzą takie zgięcie. Nie każdy Azjata czuje potrzebę posiadania takiego zgięcia i coraz więcej sławnych osób decyduje się na to, żeby pozostać przy tak zwanej pojedynczej powiece. Są to m.in. Kim Go-eun i Gong Yoo, znani z koreańskiej dramy Tokkaebi, albo na przykład Seulgi z Red Velvet, albo Taehyung z Twice. Takimi trzema najpopularniejszymi koreańskimi youtuberkami zajmującymi się makijażem są m.in. Hyojin, Pony i Isabe. Teraz obejrzymy krótki filmik przedstawiający koreański makijaż oka. Chciałabym serdecznie podziękować ja i moje koleżanki za wysłuchanie naszej prezentacji do końca. Mamy nadzieję, że była ona interesująca i mamy nadzieję, że każdy z Was dzięki niej może trochę zainspiruje się i może wprowadzi jakieś zmiany w swoim makijażu, bazując na trendach, które można zaobserwować w innych krajach. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie.